Witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie spróbujemy zrobić takiego mini painta w procesingu. Czyli będziemy rysować myszką, no i to, co będziemy rysować myszką, będzie się rysowało również na ekranie. W dalszych odcinkach zastanowimy się jeszcze, jak to ulepszyć. Na razie proste rysowanie. No, więc mam tu już przygotowany taki typowy kit, typowy szablon do szkicu i no. Prosta rzecz. Będziemy rysować przy każdym draw, które jest wywoływane cyklicznie, prawda? Które jest wywoływane ileś tam razy na sekundę. Przy każdym tym draw będziemy rysować linię, która będzie łączyła punkt poprzedni myszki z obecnym punktem myszki. Tak? Jeżeli mamy obecny punkt myszki, no to jest po prostu mouse i X i mouse. Y. No i teraz te dwie wartości oznaczają współrzędne myszki obecne. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak P mouse X i P mouse Y, czyli previous mouse, które oznacza poprzedni, przy poprzednim przebiegu pętli DO. Czyli wystarczy teraz narysować jakąś linię. Line. Od obecnego punktu myszki do. od obecnego do poprzedniego, czyli tu też jest poprzedni previous. No i zobaczmy jak to działa. O, proszę bardzo. Tam gdzie jadę myszką, tam pojawia się po prostu. Jeżeli zrobię szybki ruch, to no linia będzie bardziej prosta. Jeżeli zrobię wolniejszy ruch, no to wiadomo tak jak mi tutaj ręka idzie. No to dobrze, czyli podstawowy szkielet programu, jak się okazuje, wcale nie jest taki skomplikowany, więc będziemy go rozbudowywać. No po pierwsze, chciałbym, żeby to się rysowało tylko wtedy, kiedy klawisz myszki jest wciśnięty. Czyli if mouse e, mouse pressed ok. To jest zmienna, zmienna typu bulin, typu logicznego, true albo false. Jeżeli ona jest wciśnięta, no to w tym momencie co robimy? To w tym momencie rysujemy naszą linię. Jeżeli nie, no to nic nie robimy, więc linia się nie pojawi. No i spróbujmy. Nic się nie dzieje. Nacisnąłem teraz klawisz myszki i póki trzymam naciśnięty, rysuję. Puszczam i nic się nie dzieje. Znowu myszka się przesuwa. Naciskam i jest. Naciskam i jest. Naciskam i jest. Czyli mamy już proste rysowanie z głowy. No to teraz chciałbym coś jeszcze to ulepszyć, no bo dosyć szybko poszło. Czyli na przykład chciałbym, żeby mi się grubość tej linii zmieniała. No jak ta grubość linii może się zmieniać? No oczywiście pomysłów na to możemy mieć dużo różnych. Ja będę chciał na przykład coś takiego że jeżeli nacisnę klawisz W, no to będzie ta linia coraz grubsza. No więc tak, muszę utworzyć zmienną. int, powiedzmy W, tak samo jak klawisz. No i ona będzie na początku równa, powiedzmy 1. No i przed narysowaniem linii robimy sobie stroke weight i tu damy W czyli będzie ustawiało linię w na 1. Ale teraz osobne zdarzenie void key pressed. No, tu przy naciśnięciu klawisza będę robił w++, czyli będę zwiększał linię. Tylko w ten sposób zapisane będzie mi zwiększało linię niezależnie od tego, który z klawiszy nacisnę. Mogę spróbować, czy działa. Czyli teraz mam, tak, naciskam powiedzmy jakiś klawisz, niech będzie w. O, linia się robi coraz grubsza, bo cały czas trzymam ten klawisz w naciśnięty. Tak, już teraz puściłem, już nie rośnie, ale jest coraz taka grubsza, bo do, do takiej wartości to w urosło. No ale chciałbym, żeby ono rosło tylko nie dla dowolnego klawisza, bo teraz mogę na przykład literkę e wcisnąć i też będzie rosło. No już tak urosło o że nie widać. Jeszcze raz uruchomię, żeby zaczęło od zera. No i powiedzmy, rysuję, naciskam literkę e, jest coraz grubsze, e jest coraz grubsze, d jest coraz grubsze. Ponieważ jest tu zdarzenie void keypress. Jest to funkcja, która jest wywoływana wtedy, kiedy naciśnięty zostanie jakikolwiek klawisz. No właśnie, a ja bym chciał go wykryć. Czyli if key równa się Dwa znaki równości, bo porównanie równa się małe w, no to, a możemy to w jednej linii, bo to jest tylko zwiększanie w, no to w rośnie. A powiedzmy, że kiedy nacisnę duże w, to chciałbym, żeby z, zmieniało się z powrotem na jeden. Czyli if key równa się duże w, no to w równa się. 1. Tu jest jeden znak równości, bo jest to przypisanie. W staje się jedynką. No i spróbujmy, jak to działa. Rysuję, naciskam w, rośnie, rośnie, rośnie. Tak rysuję teraz grubą linią. Shift w i znowu rysuję teńką taką, jaka była. Oczywiście można zrobić w drugą stronę, że Shift w zmniejsza po prostu, czyli zamiast w równa się 1, zrobić w minus minus. No i w tym momencie. Przy w mi rośnie, a przy shift w mi maleje. No i w ten sposób omówiliśmy sobie proste rysowanie. W następnym odcinku dorobimy jeszcze jakieś kolory. Na razie to rysowanie jest takie nudne i smutne. Dorobimy kolory, będzie weselej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa.